Dzisiaj porozmawiamy sobie o waszych koszulkach. O tym, czyli o wzroście piłkarzy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacob, a ze mną jak zawsze piłkarzyki w takich quizach. Adam oraz Krzywy. Cześć. Tony! Montana. Słuchajcie. There's Tony! Martial! Tak jest? Czy? A może Antony? Antony Martial. Antony jest wiele. Słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie w ten format, co ostatnio, czyli ja zrobiłem draft. Pojawia się 5 zawodników, a wy macie zgadnąć, który z nich jest dzisiaj najwyższy. Mieliśmy już bramki, występy w reprezentacji, więc idziemy dalej i dajcie mi znać, czy chcecie, żebym kontynuował tę serię, miał ich sprawdzać w losowych piłkarzach w drafcie, bo wydaje mi się to całkiem spoko. Jeżeli chodzi o zasady, jak zawsze dostajecie punkt za to, jak zgadniecie dobrego zawodnika i punkt za to, jeżeli kto będzie bliżej. Aha, oczywiście. Okay. No, ale jest jakiś margines, wiecie, właśnie. Tak, zróbmy 2 centymetry marginesu. Niech będą 2 centymetry marginesu od wzrostu. Przekonał, co? Nic. Co ty masz? Masz 2 centymetry? Kojarzysz jakoś coś? Nie, w ogóle. Kojarzą się 2 centymetry, co? Dobra, zaczynamy w takim razie, moi drodzy. Oczywiście zachęcam was do... 2 centymetry różnicy między Adamem a mną. On ma 1,79 m, to masz 1,80 m, a ty masz 1,81 m, dokładnie. Tak jest. To jest kłamstwo. Tak było, nie ściemniam. Tak było. Wracając do tematu, oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, łapkowania i odwiedzenia chłopaków i tam też zostawienia serdecznego suba. Oglądajcie materiały rozrywkowe i też przede wszystkim merytoryczne. Coś powiedzieć. No, także lecimy od razu i zobaczmy na pierwszą rundę, co tutaj mamy przygotowane. Proszę bardzo. Mamy także tutaj oczywiście ikony bohaterów. W tym możemy sobie ich bez problemu liczyć, no bo kto jest z nich najwyższy według was? Okay. Czyli zawsze piszecie pierwszy zawodnika, który jest najwyższy, a następnie piszecie jego wzrost. Jeżeli pomylicie się o maksymalnie 2 cm, dostajecie dodatkowy punkt. Natomiast jeżeli nie traficie w zawodnika, no to może być problem w ogóle z czym? Z w ogóle jakimkolwiek punktem. Dobra, no mam. Masz? Ibra 1,92 m. Ibra 1,92 m, no, krzywy metr Ibra 90, Ibra 1,91 m. Poprawną odpowiedzią jest oczywiście Ibra, ale 1,95 m. Aj, szkoda. Adam pomylił się o centymetr. Tutaj centymetry mają znaczenie, już nie będzie więcej takich żartów. Znaczy, centymetr się pomyliłem, żeby dostać punkt. Tak, żeby dostać punkt, tak, o 3, tak, ale chodziło mi o punkt. Kończymy z takimi żartami, po jednym punkcie dla panów po mojej prawej i lewej. No a wy oczywiście grajcie razem z nami i dajcie nam znać w komentarzu, jak wam poszło. Ramos jest wyższy. Idziemy dalej w takim razie i mamy zawodników dość mało znanych. Te rundy będą ciekawe. Te niektóre rundy będą bardzo ciekawe, ale to jak zawsze w drafcie, nie? Trafisz zawodników, których znasz 100%, a potem jakieś 2-3 rundy takie właśnie się trafią, że to jest tak naprawdę troszkę strzelanina. Patrzysz na twarz, patrzysz na wzrost, patrzysz na... Pan ze Sportingu będzie najniższy, mogę się założyć. Ze Sportingu no, będzie najniższy? Był niski, no. Rosinia? Nie mam pojęcia. Rosinia. Dobra. No to Hoto daje ci. Ja mam metodę po prostu. Masz metodę? No tak, bo ja uważam, że jakby nikt z nas nie ma prawa wiedzieć, jaki wzrost ma Hoto. Więc jako, że nie znamy tego piłkarza, no to on może być najwyższy, więc dałem Hotto. Też dałem Hotto. I 1,88 m. Okej, okay, a poprawną odpowiedzią jest... Nie no, a chodził mi Sotil po głowie. Sotil, no. 1,80 m. Ale miałem rację, najniższy. Kto? No, Rocinia. A, okej, okay, no racja, Krzywy, ale za to nie dostajesz punktu. Kurde. Dostajesz uznanie widzów. Ale dobra, nie możemy być źli, bo tak naprawdę Hotto to mógł być ultra pułapka, więc... No, to... pułapki będą, uwierzcie mi, pułapki jeszcze tutaj będą. Kontynuujemy, kolejna runda. Ultra pułapka. O, no to jest runda pułapka. To jest runda pułapka. W takim razie... To są takie 3 wybory minimum. Myślisz? No, ja bym powiedział 2 raczej. A może... No nie, 2 bym powiedział. No to ja jestem ciekawy, jakie to będą wybory? Moim zdaniem 2. Tylko który z tych dwóch jest wyższy? Krzywy ma 3. Ty mówisz o dwóch. Krzywy ma 3. Nie, ale jestem ciekawy. Nie, ale faktycznie tego jednego można wykluczyć, chociaż też jest wysoki. Przeszacował Lukaku. No. No, Adam już pan podpowiedział, więc macie 2. Pytanie, których? Aczkolwiek teraz jest chyba troszeczkę prościej. W takim razie jestem ciekawy, jak zapiszecie i kto z was zgarnie punkt. Kurde, no ale korci mnie, żeby zmienić. No, zmieniam. No, zmienił. Dobra, panowie, pokażcie odpowiedzi. 1,93 m. Ale kogo daliście? Haaland. Solot 6. Okej, okay. No i teraz tak. Powiem wam, że jest to runda, w której można zdobyć z 2 zawodników punkty, bo... Jest, mają taki sam wzrost. Mają dokładnie taki sam wzrost, 190, jest. Więc zgarniacie po 2 punkty. Dobra, jest, okej. Okay. Czy ja też mam 2? Tak. Zmieściłem, macie po 2 punkty. A, można było się. Albo no, tego, tak, no bo tak, jeżeli tak. Jest 2 o tym samym wzroście, no to... Joselu jest wyższy niż Lukaku. O kurde. No to 4. No to 4.
No, ładne, ładne mają tutaj centymetry. Znaczy ja wiem, że José Luis jest wysoki, ale tak myślałem 1,88 m. Czasem, tak. A Lukaku myślałem, że 1,90 albo 1,89 m. Czasem takiego. Strasznie to jest ten. No ale, plus 2 punkty Adam dla ciebie. Jest. I możemy iść dalej. Tak, tak. 3-3. Na razie jedziecie prosto, ramię w ramię, a może teraz troszeczkę będzie ciężej. W takim razie, kto by się powiedział, że jest tu najwyższy? Salah, James, Messi, Rafinha czy Garincha? Chyba proste. Kto z nich? Chyba proste? No. No krzywy nie wygląda, jakby to było aż takie proste. Nie no, wydaje mi się, że wiem. No dobra, no to jak wiesz, no to przynajmniej jeszcze musisz też zgadnąć oczywiście centymetraż tak zwany. Centymetraż? Może będzie. Może będzie. Adam, nad czym nie się zastanawiasz? No, chyba... Nie, znaczy moim zdaniem na pewno... Znaczy będę totalnie... Będę w szoku. Będziesz w szoku? Jeśli jak? Jeśli mam złego piłkarza. Okej. Okay. Będę w szoku. Dobra. No Reece James u mnie James. Jest. Ale Jezus, za mało. 85 to jest za dużo. Ja chcę koło 1,80 m. Zastanawiałem, czy nie za mało dałem trochę. Jak powiedziałeś? 1,78 m. A pobrano wyjdzie jest? Jest! James, jest! 1,80 m. Tak jest. Ale różnica jest kolosalna. Oczyż nie. Znaczy, Rafinha ma 76. 76, nie jest aż tak dużo, natomiast no jest James najwyższy, krzywy jeden punkcik tylko, przestrzeliłeś nie, troszkę? Żaden, bo ja... A nie, dobra, tak, James, tak za Jamesa. Dobra, za Jamesa, Adam dwa punkty, no bo mimo wszystko zmieścił się w marginesie błędu, więc tak, zmierzamy tak, dalej do tak. Kolejnej rundy. Proszę was bardzo, kto tutaj? Aranguiz, Tapia, Zakaria, Torreira czy Alvarez będzie tutaj najwyższy? Jednego możemy absolutnie od razu wywalić poza burtę. Tak, zakładam, że jest to pan czwórka, no, pan z numerem 4. Niezapomniany go. Który grał kiedyś dla legendarnego zespołu, który no, kiedyś tak. Był z numerem 4. Teraz to już nie można się tak śmiać za bardzo. Którą stronę tutaj pójdziecie? Nazwiska może nie super znane, ale raczej każdy gdzieś tam kojarzy. Dobra. Okej, okay, zapisane. Ja się waham, w sensie ja uważam, że tu albo Tapia, albo Zakaria, albo Alvarez. Ale Edson Alvarez nie jest taki wysoki, więc chyba Zakaria albo Tapia. Dałem no, Tapię, będę ja dałem Zakarię, 8-8. Poprawną powiedziałem jest Zakaria 1,90 m. Okay. A nie, jednak Alvarez ma 87 jednak. Dużo. No, więc brawo, Krzyna, krzywy brawo. Dwa punkty. Krzywy Point. Dwa punkty i to jest chyba wyjście na 6, prowadzenie. 5. Proszę bardzo. Jedna runda zmienia tyle, a teraz idziemy do kolejnej, bo ona może też nam coś tam zmienić. Mamy kolejnych panów. Valverde, Bellingham, Herrera też... Tesze i Casemiro. Kto z tych panów jest... Krzywy musi... Oj, trafiło, co? Kogo masz z tyłu? Jest. No dobra, ale czy jest tak samo wysoki jak ty? Jak ja? Chyba nie. Chyba jest minimalnie niższy. Myślisz? Mhm. To zapisz. Znaczy, co uważasz? Tylko nie wiem, ma Bellingham. Pokażcie w takim razie Bellingham wasze... Bellingham 1,88 m, Casemiro 1,90 m ma. O kurde, ja dałem też 89. Poprawną odpowiedzią jest, proszę bardzo, 85. Bellingham 86. Kurde, Bellingham, no. Bez punktu dla tych panów. Myślałem, że nie, no 90 to Nie, to za dużo by było. No. Trochę tak dziwnie. Mimo wszystko za dużo, no ale możemy iść dalej, ruszamy w takim razie i mamy kolejnych sami zawodnicy w informie, zawodnicy w formie Torreira, Carvalho i nie będę czytał tego nazwiska po francusku, bo na pewno go zepsuję jednego drugiego. Kakere. Proszę bardzo, Lefe i Fofana. Wylądowaliśmy na takim francuskim troszeczkę... Podłożu. Trochę. Trzech piłkarzy jest. Okej, okay. Krzywy już pokazał. Fofana 86. William Carvalho 87. Carvalho też 87. Poprawną odpowiedzią jest. Proszę jest. Bardzo. Carvalho 87. O, nie, 2 centymetry, no. No ale bardzo blisko. Jest. Bardzo blisko. Ziben. A krzywy, no, gorszy to wszystko okres. Zobaczymy w takim razie na tych tutaj piłkarzy. Cancelo już, można powiedzieć, zawodnik Bayernu. Wiedo. Właśnie, nieaktualne. Reinildo. Trzeba dorobić, tak. Bayernu. Być miał prosto, bo to jest też kółko. Prawda, aczkolwiek no, tutaj musimy poczekać. Na szczęście nie patrzymy na kluby w tym momencie, tylko na samych piłkarzy. Wzrost raczej się wraz z transferem nie zmienia. Hernandez i Davis. Także panowie, kto według was jest najwyższy z tego zestawienia? Powiem ci, że się nie zgodzę, bo jak Tevez przychodził do City, to zmalał w moich oczach. Dobre, muszę przyznać. Dobra, to jest trudne moim zdaniem. W sensie ja mam dwóch, których odrzucam od razu, ale nad trzema myślę. Nad trzema myślisz? Nad trzema myślę, tak. No to Krzywy już wymyślił. Ty zapisałeś coś czy nie? Teo. Ja mam albo Teo, albo... A ty już zapisałeś czy nie? No tak, ja zapisałem. Myślałem, że nie zapisałeś. Okej, okay, bo myślałem, że Krzywy tak powiem. Nie wiem, czy nie przeszacowałem Reinildo mimo wszystko. Myślałem nad Hernandezem, Davisem i Reinildo. Dałem Reinildo.
86? Tak. Wendel jest 86. Tak. Tylko że inni piłkarze. A poprawną odpowiedzią jest? No, przeszacowałem. Hernandez 84, czyli krzywy nie, dwa punkty. Nie, Davis. Davis, przepraszam, Jezu, przepraszam. Kurde, na Hernandeza i tego. Taki. Tak, o centymetr. Przepraszam, bo patrzyłem na krzywego odpowiedź, nie, patrzyłem nie, na tak, Hernandeza. Czyli bez punktu. Czyli bez punktu. Proszę bardzo, wybierz zawodnika z pośród tych kart rzadkich. Mamy nawet Zidane, to nawet nie jest on. I oczywiście Dawidowicza też mamy. Panowie, kto według was tutaj jest najwyższy? Każdy środkowy obrońca, więc na razie jeszcze nie wchodzimy na ławkę rezerwowych. Wszystko jest w ramach pierwszej jedenastki. Jeszcze? Kurde, to jest dobre. Nie wiem, nie pamiętam, jak Dawidowicz ma, ale jest mega wysoki, więc dałem Dawidowicza, ale ja Baumgard nie jest wysoki? Adam, co ty dałeś? Będzie 93. Poprawną odpowiedzią jest? Baumgard, nie, Rodrigo Eli. Kurde. Rodrigo Eli, 91. Mamy pułapki. Ale dobra, i tak się nie złożę. Bo gdyby nie Dawidowicz, to dałbym Baumgartla. No. Ja chyba też, no. Ale mamy wysokich panów na tej środkowej obronie tutaj. No dobra, idziemy dalej w takim razie i mamy znowu tutaj nie najłatwiejsze przykłady. Nie będę sobie tutaj łamał języka, jeżeli Adam chcesz przeczytać wszystkie nazwiska, to proszę bardzo. Natomiast... Lecque, Aguilar, Advinsula, Advincula, nie wiem jak to tam będzie, Liner i Fouquet. No i proszę bardzo, i to są właśnie ci zawodnicy. Przynajmniej... Na pewno przeczytałem źle, ale przynajmniej... No nie, na pewno to ja zawsze przeczytałem źle. Blisko się ostało. No dobrze, w takim razie, w którą stronę... Co? Co ty zapisałeś? Jezu, Krzywy, ty jesteś... Ja... Niewiarygodne. Dobra, Krzywy zapisał. A to jest strzał kompletny, nie. Kompletnie strzelasz? Adam też kompletnie strzelasz? W sensie, czy nie do końca? Nie mam pojęcia a propos dwóch piłkarzy w ogóle. A propos trzech pozostałych mam i wydaje mi się, że z tych trzech pozostałych to Dimitri Fouquet będzie najwyższy i dlatego dam na niego. Myślę 78. Czy wydał Tańcule? Tańcula. Czyli ten środkowy po prostu. Poprawną odpowiedzią jest? Jest. Adam dobrze. Adam dobrze, tylko że za jeden punkt. Szkoda. Ale zawsze coś. Dokładnie tak. Nos go nie zwiódł. No dobrze, idziemy dalej w takim razie do kolejnej rundy. Adam, jeden punkt dla ciebie po tej. Dwa punkty przewagi, Dwa punkty przewagi, a my przechodzimy do bramkarzy. I tu się zaczyna dziać. Bo mamy tych, którzy na boisku wzrostem zdecydowanie powinni się wyróżniać. Przynajmniej tak jest założenie, chociaż nie zawsze. I to też będzie w tym tutaj quizie pokazane. Bo niektórzy bramkarze są niżsi niż nawet z czasem środkowi pomocnicy. Czy napastnicy, obrońcy to raczej powinni sobie radzić. Dobra, panowie. No nie, Alban Lafont. Lafont, 97. 92, ale myślałem, że wyżej bym dać. No. Poprawną poziom jest? Jest. Lafont, 96. No nie dałbym chyba. Dałbym mu może ciut. 94, no może nie wiem, ale na pewno... Czyli remis. Czyli ja mam remis, proszę bardzo. Chociaż, czekaj, ile miałeś ty punktów? 8, teraz mam 9. A tak, bo tak, nie, to... I Adam miał o jeden do przodu, tak, bo dał dobrze piłkarza. Dobra, i teraz już przechodzimy na ławkę rezerwowych, więc będzie absolutne mieszanie pozycjami. I to może być, pomocne, ale i zabawne, bo w pewnym momencie może to troszkę pomieszać. Także mamy takich zawodników, Gravenberch, El Shaarawy, Shaqiri, Guendouzi oraz Pedro Porro. Też już klub nieaktualny. No nie, no chyba jeden piłkarz może być tylko. No to sprawdźmy to. Ryan Gravenberch u mnie jest. Gravenberch? 87. To ja tutaj po angielsku zobaczę, przytem 87. Adam, ty ile? 89. Poprawną odpowiedzią jest? Jest. Jest! Idealne uderzenie za dwa punkty u Adama, za jeden punkt u Krzywego o centymetr się. Centymetr, no. Ach ten centymetr, nie? Ach ten Andy. Krzywy. Ach ten centymetr, ach ten Andy, ach ten Krzywy. Idziemy dalej w takim razie, panie i panowie. Mamy kartę w ogóle Team of the Year, Benzemy. Natomiast karta Team of the Year oprócz fenomenalnego boostu do statystyk nie daje mu wiele do wzrostu. On zostaje taki sam. Więc kogo byście dali w tym zestawieniu? Jak masz u was, Adam? Wielki Benz. Karim. 1,86. O, to macie dokładnie taką samą odpowiedź i jest to odpowiedź prawie że idealna. Bo jest 85. No ale i tak po dwa punkciki do was lecą bez dwóch zdań. Możecie sobie zapisać. Odpowiedź zaliczona. A my idziemy do bardzo ciekawego zestawienia, które się nam trafiło, czyli same legendy i bohaterzy, zawodnicy, którzy już w piłkę nie grają, lecz grali, są legendami tego sportu. Mm-hmm. Natomiast, który z nich według was jest najwyższy? No jak jest najwyższy, to ile miał centymetrów, a raczej ma nadal, z drugiej strony można by się sprzeczać, że wraz ze wzrostem wieku ten wzrost maleje delikatnie. No. Tak to już w tej przyrodzie jest. Natomiast, panowie, Adam już zapisał coś. Tak, ja wystrzeliłem od razu. Z procy.
jak z procy. Damy ta, w takim razie chwilę czasu dla Krzywego. Mamy to samo. Mamy odpowiedź. Wnioskuję po... jak długo pisałem. Capdevila, o, to nie ma... Carvalho mamy 82 jakieś. Carvalho ma 87, dałem. A nie był niższy? Może był niższy, ale Capdevila na pewno nie był wyższy niż on. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może się odpowiedzią okazać, jest... jest wyższy, ale... O! Kaut? Myślałem nad Kautem. 84. Ja myślałem, powiedzieli sobie, jak powiedziałem ten abonent, to były Capdevila. I mamy zaskoczenie. Mamy Kaut. Zaskoczenie, prawda? Ale to się Capdevila totalnie zszokował. Się, że on ale Krzywy, dobra pamięć do tego, że Carvalho najwyższy nie no, jeżeli tak, chodzi tak. o środkowego obrońcę. No dobra, to ale, co? Ale Kaut nas zagiął totalnie, nie? A ja myślałem, że Kaut będzie miał... Znaczy, nie, bo ja zakładałem, że Kaut po prostu będzie niżej niż Ricardo Carvalho, że Carvalho jest wyższy. Tak jest, panowie. Kto no tutaj? I niedobrze, bo to już było dzisiaj. A jako, że ten pan już był i wygrał, to on odpada z tej rozgrywki? Tak, możemy tak zrobić, tak, tak. Jakby Bellingama nie bierzecie pod uwagę, bo on wygrał raz już swoją kategorię, więc tylko czterech zawodników macie. Ułatwimy wam to. Co nie widzowie? Będą mieli prościej. Kurczę, ale to jest trudny przykład. To się trudne jest odgadnięcie wzrostu. To czasem pomaga, jak ktoś gra w FIFA i gra tymi kartami. No, no to te też ma mniej więcej pogląd tego, jak ona się prezentuje na boisku. Nie no, jak wiesz, ze skrótów czy tam z oglądania meczów też jesteś w stanie wnioskować. Oczywiście. Dobra. Wydaje mi się, że max, ale nie wiem ile dokładnie. La Croix... Nie wiem dlaczego La Croix wykluczyłem, tak teraz się zastanawiam. Mecz 88. Daje Soła. Poprawną poziom jest? Zdrowia też... Jest! I to 2 centymetry. Ja. Co to było za jest? Jest. No dobrze, Adam zgarnia 2 punkty. Bardzo dobra odpowiedź. I możemy iść dalej. No to mieszanie między pozycjami jest tutaj ciekawe. W takim razie pomieszajmy też tutaj. Kojarzycie większość pewnie. No tu nie powinno być problemu. Tu nie powinno być problemów, więc no w takim razie czekam na odpowiedź. Jak nie powinno być problemów. Tu jest tylko dwóch piłkarzy, którzy mają powyżej 1,80 m. Odpowiedź nie powinna. W takim razie problemem nie powinno być zdobycie jednego punktu, tylko dwóch. Tak. Ma, no i dobra. No mata jest, nie? Tylko ile? 1,89 m? 94 u Krzywego. Nie no, 1,90 miał powyżej, no. Poprawną odpowiedzią jest? A nie. Kurde, no 89! Nie. Adam idealnie się wstrzelił. Idealnie się Adam wstrzelił. Jest dzisiaj w formie, ty dobrze te wzrosty ogarniasz jest sobie, co? Dobrze sobie te wzrosty ogarniasz, dobrze. Urosłem cię przez noc. Urosłeś, tak, kurczę. Mierzyłem się. Ja mam... codziennie rano wstaję, biorę ten ołówek i nie sobie nie od głowy... Co mierzysz. Dobra. Od głowy no, na ścianie. Puchliznę po hali, a to prawda, jeszcze mnie zeszło. Adam ma taką nogę w tym momencie. Dobra. Idziemy dalej w takim razie, panowie. O, to cwany przykład. Cwany przykład, nie? To teraz cwane głowy proszę odpalić i zobaczyć, kto tutaj jest najwyższy. Mamy w zestawieniu nawet jednego bramkarza. Cwane, nie mam zielonego pojęcia. Absolutnie, cwany? Absolutnie, nie wiem. A to jest HPO. Nie wiem, ile on może więc mieć. Taki ofensywny zawodnik. Rashford jest pierwszy do konkurowania z Gulashim, ale dajmy to wszystko Gulashim. To jest Gulashim. O, nawet to zdaliście to samo. No, rozsądnym jest danie po prostu bramkarza. A będzie to? Ale? Rashford. Nie, dobrze macie. Nie, Gulashim. 89. Także po 2 punkciki, bardzo dobrze zgarniacie. Mimo wszystko mówię, bramkarz w tym zestawieniu raczej warto na niego stawiać. Proszę bardzo. W sensie, jak nie jesteś pewien? Jak nie jesteś pewien, tak, tak, tak. Zawsze... Mamy takich zawodników, proszę bardzo, pomieszanych SPD, wszyscy pomocnicy. Myślisz, że ktoś zabrał Aurelio? Buta? Jezus. Ja zapiszę coś. No zapisz. Myślałem jakoś, żeby to z Brahimem połączyć, że him, że coś takiego, że kto him, nie, ale nie ma tutaj żadnej dobrej odpowiedzi. Jakiś no dobra. Może mu zabrał jakiś Locatelli? Locatelli, no ciężko. Dobra. Dobra, co macie, co nie macie? Pamiętam dokładnie ile ma André, kiedyś to sprawdzałem. Tu Krzywo odpowiedział ile ma André. 1,77. Wydaje mi się, że André... Wydaje mi się, wydaje. Może mieć dobrze, ale wydaje mi się, że jest trochę niższy, dlatego dałem Locatelliego. Ile dałeś? 85. Loka może być, no. Poprawną odpowiedzią jest Loka 85. Idealnie. Kurde, ja muszę chyba wprowadzić zasadę, że jak ktoś idealnie trafi, to mimo wszystko te przynajmniej pół punkta więcej, bo to zawsze jest takie satysfakcjonujące. Dobra, idziemy w takim razie dalej do kolejnego naszego przykładu i mamy tutaj takich oto panów. No i było miło i się skończyło, bo tu mówisz? Już nieprzyjemny przykład. No mówisz? Tak, moim zdaniem nieprzyjemny. Okej, okay, to ja ci wierzę na słowo, jak nieprzyjemny. Ja wiem, kto tu wygra i wiem, kto może być nieprzyjemny. Jednego tak mi się gościa, wydaje. Jednego gościa wyrzucam od razu. Okej. Okay. Out. Wiesz co, ja mam takie dziwne wrażenie, że tu wszyscy mogą być centymetr dwa różnice, nie? Wszyscy? O. W sensie poza Carvajalem dla mnie. W sensie okay. Nacho chyba trochę niższy. Ale dobra, dałem Dumfriesa na 87. Ja Hummels dałem. Myślałem nad Hummelsem też, ale ostatecznie zdecydowałem się. A poprawną odpowiedzią jest Hummels 80, 91, więc Krzywy zgarnia 2 punkty.
Zgarnia 2 punkty. Myślę, że Bonucci jest niższy. Bonucci 1,90 swoją drogą. No to też dużo. Nie, a Dumfries 88. Obaj mają i Hummels i Bonucci będą mieli tak 1,87. No pomyliłeś się o tak naprawdę, znaczy 3 cm zadecydowały, więc nie jest źle. No dobra, idziemy dalej. Idziemy do kolejnych obrońców na ławce rezerwowych i mamy Chilwella, Tapsobe, Ndika, Johnny i De Silvestri. Zmienię ostatecznie, ale zmieniasz? Kurczę... Krzywy już zapisał, Krzywy już ma odpowiedź. Krzywy już przetestuje zaraz wzrostu jakiegoś z tych zawodników. Adam? No dobra, no mam Tapsoba. Miałem Ndikę, zmieniłem z Ndiki. Tapsoba 1,88. Poprawną odpowiedzią jest Ndika, nie przepraszam, Tapsoba 94, tak. Kurde. Tapsoba 94. Ale obaj jest wysocy bardzo. Tak, bardzo wysocy, ale nie trafiliście ze wzrostem. Czyli jeden punkt dla Adama idzie, a my zmierzamy do ostatniego dzisiaj przykładu. I mamy oczywiście bramkarzy na koniec, więc zabawa trwa dalej. Co mogę powiedzieć? A no i jak się trafili, tacy bramkarze niezbyt kolosalni. Co mogę powiedzieć? Kto jest z nich najwyższy? Kłóciłbym się. Kłóciłbyś się? A, Krzywy by się kłócił, Adam, a ty? Chcesz się pokłócić trochę? No, uważam, że ty nie masz żadnego bliskiego 2 metrów. No to Krzywy już się pokłócił i już zapisał coś. Możesz kontynuować też i też coś zapisać. Moim zdaniem Ortega, Mateus i Kranio, może ten Armani, nie wiem ile on... Giorgio? Strzelę tego Armaniego, bo nie mam... Oj, wchodzi Giorgio! Więc może strzelę, że Armani ma 1,90 m, dajmy na to 5. Ostro, poleciało. Nie, nie wiem, kto to ja jest w ogóle, w sensie nie mam bym pojęcia. Uderzał albo w Areole, albo w Ortega. Mi się Ortega kojarzy jako wysoki bramkarz i jego dałem. 95, Ortega, daliście... Ortega, 1,95 m. A prawda odpowiedzią jest? 1,95 m, Areola. No. Areola, 1,95 m. No dobrze, czyli na koniec nie zgarniacie punktów. Krzywy tak patrzy na te 95. Nie, bo kurde, o 10 cm. Zapisywałem to nazwisko i mi się przypomniało, jak ostatnio City wychodziło na mecz z Arsenalem. Ortega tam nie wyróżniał się wzrostem w szatni, jakby nie, w szatni w, nie tym, wyróżniał się w tym korytarzu. No. No i tak oto właśnie kończymy. Adam, gratulacje zwycięstwa. Dajcie nam znać, jak wam poszło. Armani, Giorgio, ty cwaniaczku. Giorgio, 1,99 m. No nieźle, tak nieźle. Tak aczkolwiek na bramkarza wydaje mi się 1,90 m się zaczyna tak konkretnie. No dobra. Bramkarz zaczyna się od 1,90 m. Nie, jesteś mówię, tak że... jak mężczyzna zaczyna się od metra. Czyli to tak, w tych warunkach i a propos żartu krzywego, Ortega ma 1,89 m. Fifie, może być? Fifie. Areola Fifie. Areola nie bierze się Fifie bramkarza niższego niż 1,90 m. Armani ma 1,90 m, a Areola ma 1,91 m. No. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie. Siema.